Czy masz świadomość? Znany jest pogląd Lema na destrukcyjny wpływ technologii na życie ludzkie, społeczne, a przez nie też na jednostkowe. Nieco myląca w tym względzie jest suma o wymowie prometejskiej, ale wydana w 1964 roku. Od końca zaś lat 60. mamy już do czynienia z Lemem konsekwentnie pesymistycznym, który mówi: rozwój technologii pociąga za sobą destrukcję kultury. Światowa recepcja Lema fakt ten pomija bądź zataja, choć autor głosił swoje przez 40 lat. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny podcast Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Ja Państwu przeczytałem przed chwilą fragment książki Głos Pana Lema, której autorem jest Paweł Okołowski. Pan Paweł Okołowski jest dzisiaj Państwa i moim gościem. Dzień dobry Panie Pawle. Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie doktorze, jak to jest? Dlaczego światowa recepcja Lema fakt ten pomija bądź zataja? Fakt takiego, a nie innego podejścia do rozwoju technologii ze strony Stanisława Lema? Najkrócej mówiąc, dlatego, że dominują filozofie dwojakiego typu w świecie w ogóle, znaczy w świecie zachodu, także w Polsce. Po pierwsze scjentyzm, który jest jakąś współczesną odmianą, współcześnie żywą odmianą pozytywizmu, a z drugiej strony irracjonalizm w rodzaju rozmaitych postmodernizmów, hermeneutyk i tak dalej. To są dwa kierunki, dwa nurty, jeszcze raz powtórzę, scjentyzm i ten irracjonalizm, które są w silnej opozycji do Stanisława Lema. On się nie mieści ani w jednym, ani w drugim. I to by była taka przyczyna główna, ponieważ w Polsce jest tak samo jak na uniwersytetach zachodnich. No więc mamy tutaj jakby przeniesienie tego samego zjawiska. Jest jeszcze przyczyna taka, ona jest wtórna, mianowicie książki filozoficzne Lema. On nazywał je prozą dyskursywną, to są eseje i to jest publicystyka. One są praktycznie w języku angielskim nieznane. Przełożona była kilka lat temu dopiero Summa Technologie, a w tym roku na stulecie Lema wiem, że Mead Press, wydawnictwo amerykańskie, szykuje kilka tytułów tej prozy dyskursywnej Lema, więc w zasadzie jego teksty filozoficzne będą dopiero po angielsku dostępne od tego roku. No ale to jest skutek, powtórzę, tego, że filozofia Lema nie podoba się ani scjentystom, ani hermeneutom i ona w Polsce nie jest szanowana. Skoro nie jest szanowana w Polsce, to nie znajduje to odbicia na świecie, więc tak bym krótko to objaśnił. A dlaczego nie jest szanowana przez te dwa nurty? Wie pan, filozofia Lema to jest racjonalizm, najkrócej mówiąc tak po grecku, rzecz tłumacząc rdzennie. Racjonalizm to jest taki sposób myślenia, który szanuje logikę. Tutaj oczywiście Lem idzie ręka w rękę ze scjentyzmem, ale przeciwstawia się scjentyzmowi metafizyką tradycyjną, którą uprawia, tak jak zwłaszcza filozofowie starożytni i średniowieczni. Co się scjentystom nie podoba. Oni oczywiście metafizykę tradycyjną rugują. Więc to z jednej strony, a z drugiej strony ci, którzy się zachwycają metafizyką i ją uprawiają współcześnie czy w wieku XX, nie szanują logiki, więc, więc jedni dokładają Lemowi za to, że on się trzyma logiki, a drudzy za to, że on się trzyma metafizyki. Jednym i drugim to jest nie po drodze. Ten fragment, który przeczytałem na początku naszej rozmowy, on przypomniał mi, gdy go czytałem u pana w książce, przypomniał mi taką, dość mocno zapadła mi w pamięć taka sytuacja, która miała miejsce podczas drugiego forum geopolitycznego, które organizowaliśmy
w zeszłym roku w ramach Instytutu Spraw Obywatelskich taką debatę na temat nowych technologii i ich wpływu na nasze życie. I tam jeden z zaproszonych panelistów, oprócz profesora Zybertowicza, mieliśmy również, gościliśmy pana doktora Macieja Kaweckiego, prezesa Instytutu LEMA. I pan Maciej, kiedy przytoczyłem jakąś krytyczną uwagę LEMA na temat technologii, pan Maciej zastanawiał się, na ile silna negacja technologii ze strony LEMA wynikała z jego przewidywań, a na ile wynikała z wieku, w którym LEM się znajdował, z jakiejś jego niedołężności w tym okresie ostatnim życia. To tutaj zacytowałem pana Macieja, pana Macieja Kaweckiego. I nie ukrywam, że jak tego słuchałem, to zrobiło to na mnie wrażenie, chociaż no, nie twierdzę, że znam twórczość Stanisława Lema dobrze. Raczej faktycznie wybiórczo, ale bardziej eseistyka niż jego książki, w których zaczytuje się większość naszego społeczeństwa. No ale to nie ukrywam się, że bardzo się ucieszyłem, gdy u pana przeczytałem ten fragment o tej światowej recepcji Lema. Jakby pan skomentował tą wypowiedź, no dość chyba mocną? Tak, ja tę wypowiedź znam, odsłuchałem relacji z tego posiedzenia, o którym pan mówi. Nie dziwi mnie ta wypowiedź w tym sensie, że podobne wypowiedzi można tu i ówdzie znaleźć. Krótko mówiąc, to jest obelżywe, bo to jest jakiś taki sposób deprecjonowania myśli Lema i dyskredytowania jego osoby, no powiedziałbym typowy dla metod stalinowskich, dyskredytowania przeciwników ideowych. To samo można znaleźć w Wikipedii. Niech państwo zerkną do Wikipedii pod hasło Stanisław Lem do polskiej. To tam jest napisane, że on na starość miał depresję, cierpiał na depresję i ta jego depresja ma tłumaczyć jego poglądy. Otóż to mi nie wygląda na ignorancję, chociaż tu bym też powiedział rzecz istotną. To nie jest, jak pan powiedział, Instytut Lema, tylko to jest Instytut Polska Przyszłości imienia Stanisława Lema. No, czy to jest Instytut Lema, czy imienia Lema, to ma duże znaczenie, bo tam przecież nie zasiadają w tym instytucie znawcy myśli i twórczości Stanisława Lema, tylko ludzie, którzy zajmują się, no tak jak ja to rozumiem, krzewieniem no jakichś pożytecznych czy szlachetnych zastosowań nowych technologii. Oni się mają o to troszczyć. No więc nie jest to ignorancja, bo nie chce się wierzyć, że ktokolwiek, kto ma pojęcie o Stanisławie Lemie, nie wie, że dialogi zostały napisane w 1957 roku. No to odejmując 21, to jest 57 odjąć 21, to jest 36 lat miał Stanisław Lem. No to 36 lat to jeszcze nie podlegał tutaj Alzheimerowi, prawda? No natomiast tak. W 1969 roku ukazał się taki, no jeden z najważniejszych artykułów Stanisława Lema, Wizja filozofa na krze. To się ukazało w Znaku Krakowskim, natomiast jest przedrukowane w nowej książce, mam ją tutaj w ręku, Stanisław Lem, Diabeł i arcydzieło, teksty przełomowe. Tu są różne teksty także nie przełomowe, ale ten akurat jest przełomowy, bo powiedziałbym, że to po raz pierwszy w świecie w ogóle jakiś myśliciel taką ideę sformułował. Zacytuję tutaj Lema, zaczyna się inwazja technologii w ciało ludzkie. On w 69 roku był już w pełni świadom konsekwencji tej inwazji w ciało ludzkie. Najkrócej mówiąc, uważał i do śmierci to podtrzymywał, że ta inwazja w ciało ludzkie będzie nas sukcesywnie pozbawiała wszelkich kierunkowskazów, będzie sprzyjała wszelkiej relatywizacji. Więc nie chce mi się wierzyć, wracając do głównego toku wywodu, no, że ktoś, kto ma pojęcie o Lemie, no nie wie, że 57 rok to jest ta myśl Lema zasadnicza, ją nazywam tezą główną,
która mówi, że technologia jest zmienną, niezależną cywilizacji, do tego jeszcze wrócimy, a 69 rok to jest właśnie konstatacja, że technologia zaczyna inwazję w ciało ludzkie. Później Lem konsekwentnie podtrzymywał ten pogląd, którym mając 30 kilka lat sformułował. No i wydaje mi się, że to jest po prostu te słowa, które pan przytoczył, owego Instytutu imienia Lema, prezesa Instytutu owego, że to są słowa no, opozycji ideowej. Tutaj się jakoś staje naprzeciw tego, co mówi Lem, no, próbując jego pesymizm osłabić, bo to w zasadzie no, przyszło mi do głowy, że to taki sam zarzut można by postawić Chopinowi. No, Chopin miał depresję, dlatego że pisał smutne utwory. Prawda, a Stanisław Lem miał depresję albo to wpływ starości, że on pesymistyczne poglądy głosił. No, to są po prostu przeciwne poglądy, a nie jakieś depresyjne czy starcze. No więc skoro już jesteśmy przy tym, to jeszcze bym tutaj coś powiedział. To nie jest tak, że Lem zwalczał technologię. On tylko mówił, że uświadomił sobie od pewnego czasu, bo był taki czas, kiedy Lem uważał, jak to zdroworozsądkowa myśl podpowiada, że narzędzia są obosieczne. No, można użyć młotka i zwykle używamy do celów przydatnych, jakichś pożytecznych, a można młotkiem komuś głowę roztrzaskać, więc to jest ta obosieczność. I wydawałoby się, że to można przenieść na technologię w ogóle, w całości. Natomiast Lem sobie uświadomił, że tak nie jest, że technologia jest czymś jak dżin, uwolniony z butelki. Od 400 lat mamy rewolucję przemysłową. Technologia się samonapędza, ona jest autokataliczna, jej się nie da zatrzymać. No i to zaczęło Lema przerażać. No, Lem nie tyle atakuje technologię, co tych, którzy się posługują technologią. No i teraz proszę Państwa, taka konstatacja, która mi się wydaje tutaj niezbędna. No przecież żyjemy w świecie zachodu, który jest światem kapitalizmu. Kto włada technologią? No przecież wielki kapitał włada technologią. I tego bał się Lem. To jest jedyna w zasadzie rzecz, którą on wziął z Karola Marksa i znowu do śmierci się tego trzymał i podtrzymywał. Mianowicie myśl taka, że wielki kapitał to może być coś bardzo złowrogiego, bo liczy się tylko z zyskiem, z niczym innym. No i to trzymanie nowych technologii w ręku przez wielki kapitał, to Lema przerażało, więc ja bym tutaj tak rzecz tłumaczył. Nie samej technologii Lem się bał, tylko tych, którzy władają technologią, którzy nią rządzą, którzy nią zawiadują. No tak jak pan mówi o tym podejściu Lema, to przypomina mi się to, co napisał w Słomianych Psach filozof polityczny John Gray, że technologia nie słucha niczyich rozkazów. I to tak było mi to, jak to czytałem kilka lat temu, to było to bliskie z tym, co właśnie Lem mówił. A z kolei o tej obosieczności technologii, to bardzo Państwu polecam na łamach tygodnika Spraw Obywatelskich długi wywiad, który przeprowadziłem z panią profesor Bińczyk z Torunia, która właśnie mówi o tej obosieczności, właściwie o micie przy współczesnych technologiach, który jest z nią związany. Tytuł wywiadu, jaki to jest postęp. Ale wracając do pana książki, Głos pana Lema. Pan w książce pisze o pentalogu biolarycznym, zbiorze tak zwanych pięciu cywilizacyjnych wzorców działania i myślenia według Stanisława Lema. Proszę rozszyfrować na początek ten, co to jest ten pentalog i dlaczego biolaryczny? Biolatryczny. Od słowa biolatria, co należy rozumieć jako kult życia. Co to jest kult życia? No to pewnie i pan mnie zapyta i o tym będziemy za chwilę dokładniej mówić, no ale w imię tego właśnie kultu życia można wydobyć takich pięć maksym, które byłyby czymś analogicznym do tych zakazów dekalogowych. To by były pewne wzorce postępowania, tak jak dekalog. No,
zakazuje nam tego czy tamtego. Na przykład głosi, że nie będziesz miał innych bogów przede mną. To są normy mówiące, jak postępować, wpojone jakoś przez kulturę i część ludzi stosuje się do nich. Lem zauważył, że wielu ludzi w naszej cywilizacji stosuje się do wzorców innych. To są jakieś wzorce nowe. No i da się wskazać 5 takich wzorców, które są, no można by powiedzieć, emblematycznie nowe. Emblematycznie. Ja je nazwałem tutaj pentalogiem, to mi się wydało trafne. No i powiem jeszcze tutaj przy okazji, nie żeby epatować swoimi wpływami, ale myślę, że to jest interesujące i ważne, że ten mój artykuł ukazał się w Rosji, w jednej z książek zbierających referaty z konferencji lemologicznej w Samarze w 2020 roku. A to znaczy, to, że Rosjanie ten mój tekst przedrukowali, to znaczy, że tę sprawę uznano za ważną. Rosja jest, rzecz jasna, imperium, jest państwem technologicznym, ale jest, nie można o tym zapominać, państwem chrześcijańskim. I myślę, że tutaj ta rosyjska chrześcijańskość sprawiła, że ten tekst ich zafrapował, że te zakazy czy nakazy dekalogowe, że to jakoś Rosjan zafrapowało, no nas tym bardziej powinny one frapować. To jakie jest pierwsze przykazanie pentalogu? Pierwsze dotyczy aborcji. I to by była taka myśl, można oczywiście mniej czy bardziej tutaj próbować stylizować to na te formuły dekalogowe tradycyjne z Pisma Świętego wzięte. No ale krótko mówiąc, pierwsza taka zasada czy wzorzec zachowania z owego pentalogu biolatrycznego, no głosi całkowite przyzwolenie na spędzanie płodu. I to wydaje mi się w dzisiejszym świecie jest czytelne, że taką się ideę głosi. No rozmaite demonstracje to, prawda, podchwytują i propagują. No tutaj chodzi o to, że sprawa usuwania bądź nieusuwania płodu powinna zostać oddana tylko i wyłącznie w ręce matki. Tak by to miało wyglądać. No przecież nikt nikogo nie zmusza, prawda, do usuwania ciąży. Natomiast no, oddać matką to w zasadzie przyzwolić w pełni na aborcję. A jakie podejście miał do tego wzorca Lem? No, miał podejście negatywne, chociaż co jest typowe dla Lema i też bym tego słowa użył, emblematyczne, to był człowiek umiaru, to tak jak Arystoteles, to był człowiek złotego środka, więc jego stosunek był negatywny do przyzwolenia pełnego na aborcję, natomiast umiarkowany. Co to znaczy? No, Lem na przykład nigdy nie powiedział, że zygota jest po prostu człowiekiem, chociaż to wynika z jego antropologii, o tym by można dużo mówić, ale tego nie powiedział, bo był naturalistą i to by się jakoś kłóciło z naturalizmem. Ale z drugiej strony Lem rozumiał, że o aborcji faktycznie decyduje w dzisiejszym świecie presja społeczna. Właśnie ci, co chcą oddawać sprawę w ręce matek, nie biorą pod uwagi. No oni wiedzą o tym, udają, że tego nie ma, nie biorą presji społecznej potężnej, która jest wywierana na kobiety, a to jest presja antymacierzyńska. No więc to umiarkowane stanowisko Lema polega na tym, że on był przeciwko całkowitemu przyzwoleniu, ale dopuszczał aborcję w pewnych wyjątkowych sytuacjach, dopuszczał odstępstwo od zakazu aborcji, no mianowicie w sytuacjach tragicznych. Sytuacje tragiczne, przypomnę to rozumienie greckie, bo ono jest wykoślawione we współczesnej mowie. No, tragizm polega na tym, że zderzają się jakieś dwa zła, one są porównywalne i nie ma dobrego wyjścia z sytuacji. Albo jedno zło, albo drugie zło. No i proszę zauważyć, że tak jest w tych wszystkich wyjątkach, które ustawa
obowiązująca w Polsce przez 25 lat honorowała. No z jednej strony mamy zło zabójstwa płodu, a z drugiej strony mamy możliwość śmierci matki. I tutaj jest między czym a czym wybierać. Drugi wyjątek to jest ciąża w wyniku gwałtu czy kazirodztwa. No, mamy tutaj dwa zła, które są jakoś porównywalne. No a trzeci wypadek, tutaj Lem też protestował, płód uszkodzony. No, w wyniku badań prenatalnych wiemy, że płód jest ciężko uszkodzony, więc nie każda kobieta no, chciałaby taki płód urodzić. I tutaj Lem by oddał sprawę w ręce matek w tym tragicznym przypadku, więc tak to w sprawie aborcji wygląda. Sprzeciwia się przyzwoleniu całkowitemu, natomiast dopuszcza aborcję w sytuacjach tragicznych. A kto na tym wzorcu pierwszym korzysta, pana zdaniem? No, to jest jasne, podwójnie jasne. No, po pierwsze korzysta przemysł ten aborcyjny, który no, potężnie może być rozbudowany, a po drugie proszę zauważyć, nie ma przemysłu antyaborcyjnego, to niedorzeczne. Zakaz aborcji tutaj żadnego interesu za sobą nie ma, natomiast przyzwolenie na aborcję to jest ogromny interes dla klinik, dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla producentów rozmaitego oprzyrządowania i medykamentów i tak dalej, więc to jest chyba czytelne. No dobrze, to przejdźmy do drugiego wzorca pentalogu. Jaki jest drugi wzorzec? Wie pan, ja nie pamiętam tej kolejności. Ona jest w zasadzie bez znaczenia, bo to są sprawy zupełnie niezależne i broń Boże ustawienie tych wzorców w pentalogu no, nie świadczy o żadnej tutaj hierarchii. To ja przypomnę, abolicjonizm w kwestii kary śmierci. No tak, to znaczy likwidacja kary głównej, pena capitalis, powiem po łacinie, tak jak to Rzymianie nazwali 2000 lat temu. Likwidacja kary głównej to jest jakieś ewidentne sprzeniewierzenie się sumieniom ludzkim. Dlaczego tak się dzieje, że w Europie, mimo że została zdjęta w systemach prawnych wszędzie, włącznie z Albanią, kara śmierci, no sondaże, badania opinii publicznej pokazują, że co najmniej połowa, jeżeli nie większość ludzi się na to nie godzi. Tutaj nie zastosowano demokracji bezpośredniej, tylko jakąś wielce pośrednią, to znaczy elity tak zwane polityczne zadecydowały o zdjęciu kary śmierci, a nie po prostu ludzie. To ludziom jakoś urąga, bo to się kłóci z sumieniem. No jak to tak może być, żeby najwięksi zbrodniarze nie byli karani w sposób sprawiedliwy? To jest niesprawiedliwe po prostu. Ja tutaj pan cytuje w swojej książce wypowiedź Lema, cytat: jestem za karą śmierci dla notorycznych morderców. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Panie Pawle, a kto korzysta na tym drugim przykazaniu pentalogu? Wie pan, aż się kusi tutaj znowu użyć słowa przemysł, choć używam tego słowa w tym przypadku metaforycznie. No wielki przemysł resocjalizacji. Wszystkie te instytucje, które mają rzekomo naprawiać tych notorycznych morderców. Bo wracając do stanowiska Lema, które też jest umiarkowane, umiarkowanie polega na tym, że nie wszystkich zabójców i nie wszystkich tym bardziej przestępców, na przykład gwałcicieli, Lem byłby gotów na krzesło elektryczne. W zasadzie nie na krzesło elektryczne, tylko na zastrzyk. W Ameryce jest potężna społeczna kampania, która domaga się zlikwidowania wszystkich innych odmian uśmiercania z wyjątkiem tego bezbolesnego zastrzyku. Więc Lema umiarkowanie polega na tym, że tylko istoty diabelskie, takie, które mordują z wyrachowania i tym bardziej czynią to wielokrotnie. Natomiast no, w ramach resocjalizacji próbuje ich się naprawiać.
i to się Lemowi wydawało niedorzeczne, to naprawianie jest nic nie warte, no ale to są przecież miliony psychologów, terapeutów i zakłady i rozmaite, prawda, wyposażenie do tych zakładów i tak dalej, rozbudowywanie więziennictwa, więc to chyba takie interesy bijące w oczy oczywiste. Natomiast mamy znowu tutaj asymetrię, bo w drugą stronę nikt nie korzysta. No, kad wystarczy jeden w danym państwie i to nie wymaga jakichś nakładów pracy. Dobrze, przechodząc do trzeciego wzorca, brutalizm agonalny, zakaz eutanazji świadomej konających. Proszę wyjaśnić, o co chodzi z trzecim wzorcem. No, to jest rzekomo coś, co łączy, prawda, to jest coś, przy czym się właśnie nie łączy, źle się tutaj wyraziłem, tylko dzieli tych biolatrów i Kościół rzymski, katolicki, bo Kościół się przeciwstawia legalizacji eutanazji. No, generalnie oczywiście się przeciwstawiamy i Stanisław Lem też się przeciwstawiał, ale znowuż jego umiarkowanie polega na tym, że dopuszczał eutanazję wtedy, kiedy jest stan agonalny, to znaczy eutanazję ludzi konających, no dodajmy konających w straszliwych cierpieniach, bo nie każdy ból da się zwalczyć, to ci, co się zajmują zwalczaniem bólu, kliniki bólu, no to wiedzą i piszą, że to od 1 do 3% bólu nie da się zwalczyć, choćby dlatego, że się organizm do morfiny przyzwyczaja i ona przestaje już działać, a zwiększanie dawki byłoby przeciwcelowe, powodowałoby śmierć. Więc po pierwsze te straszliwe bóle agonalne, a po drugie, kiedy znana jest wola takiej konającej osoby. To są dwa warunki konieczne, tylko wtedy nie można podejmować decyzji o eutanazji bez wyrażenia zgody przez tę osobę, która się tego domaga. No więc i pańskie pytanie jakie? No tutaj tradycyjnie znowu zapytam, kto na tym korzysta, że jest no, taki wzorzec. Korzysta znowu przemysł medyczny i farmaceutyczny, ci wszyscy od podtrzymywania życia. To zresztą ma swoją bardzo trafną nazwę, mianowicie uporczywa terapia. Ci od uporczywej terapii nad tym zyskują, bo oni rozbudowują i sprzęt, i swoje interesy, no i podtrzymują to życie nieszczęsne, które polega tylko na podtrzymywaniu bólu, niczego już więcej. Ja tutaj pan cytuję w książce Głos pana Lema, cytuję Lema: jestem za eutanazją, ale pod warunkiem rygorystycznej kontroli lekarskiej i prawnej. Tak, tu chodzi o spełnienie tych dwóch warunków. No, lekarska kontrola ma jednoznacznie orzec, że nic się nie da zrobić, że jest stan agonii, natomiast ta prawna ma potwierdzić wolę osoby konającej, żeby nie było tak, że likwidujemy chorych psychicznie, jak w III Rzeszy. Tu musi być wola potwierdzona przez prawnika. Dobrze, czwarty wzorzec pentalogu to neokanibalizm transplantacyjny. Tutaj pisze pan o użytkowaniu zwłok do przeszczepów dla ratowania czyjegokolwiek życia lub komfortu życia. Tak, i o co pan mnie pyta? No proszę przybliżyć ten wzorzec słuchaczom. Te dwa ostatnie punkty, czy wzorce pentalogu. To ja od razu powiem piąty. Neomengelizm, czyli produkcja i użytkowanie ciała ludzkiego. To proszę zauważyć, że w przeciwieństwie do trzech już tutaj omówionych, czy wzmiankowanych raczej przez nas, to one nie są tradycyjne, tylko one są całkowicie nowe. One są właśnie, można by było powiedzieć, wyrosłe z nowoczesnych technologii. Przeszczepianie narządów to jest rzecz dopiero drugiej połowy XX wieku. Serce po raz pierwszy przeszczepił profesor Barnard w RPA w 1968 roku. Więc to są rzeczy nowe, a tym bardziej produkcja fabryczna tkanek
i narządów. Narządów, z tego co mi wiadomo, jeszcze nie produkujemy, ale na bazie komórek macierzystych zanosi się na to, że będzie można narządy produkować. To skomplikowana sprawa technologicznie. Natomiast skórę ludzką można produkować. Słyszałem, że Amerykanie plemniki produkują czynne i tak dalej, i tak dalej. Otóż to chcę podkreślić, że w przeciwieństwie do kary śmierci, aborcji i eutanazji, to są zupełnie nowe sprawy, nad którymi nikt się wcześniej nie zastanawiał, bo ich nie było. Natomiast one weszły jak huragan w nasz świat, w świat zachodu. No i teraz to, co Lem zauważył, napisał scenariusz, a Andrzej Wajda zrealizował film. Proszę zauważyć, że rzadko dzisiaj ten film jest wyświetlany. Chodzi mi o Przekładaniec, jedna chyba z dwóch komedii. No, to są śmiechy z pogrzebu dla dzisiejszego człowieka, bo to jest jakaś satyra na przeszczepianie ludzkich narządów. Wtedy ten film nie był tak odbierany, jak obrazoburczy nie był, jak to dzisiaj jest traktowany. No bo co się dzieje? Lem to zauważył dawno. Otóż te masowe przeszczepianie narządów to wchodzi w kolizję z najstarszym tabu ludzkości. Najstarszym tabu ludzkości jest tabu kanibalistyczne, które nie polega na tym, że nie wolno polować na ludzi, tylko na czymś mocniejszym, że nie wolno użytkować zwłok ludzkich. Jeżeli nie wolno użytkować do żadnych celów życiowych, no to i polować nie wolno. Jedno z drugiego wynika. I teraz my od lat 50 jakby zaprzeczamy tej fundamentalnej zasadzie, która, proszę zwrócić na to uwagę, honorowana jest przez wszystkie populacje zamieszkujące kulę ziemską. No jest nas około 8 miliardów i jakie plemię byśmy nie wzięli, to wszędzie tabu kanibalistyczne obowiązuje, bo to jest najstarsze tabu ludzkości. Ono ma zapewne więcej niż 100 tysięcy lat. No więc w to tabu się uderza, nie zauważając, jakie to przynosi szkody. Lem był znowu tutaj umiarkowany, bo to nie było tak, że Lem chciał transplantację zatrzymać. Tego się nie da zrobić, tak samo jak elektrowni atomowych się nie da zatrzymać. No są różni szaleńcy, którzy się przykuwają łańcuchami do reaktorów, raczej do ogrodzeń, ale to nic nie da. Nie da się zatrzymać elektrowni atomowych, tak samo się nie da zatrzymać transplantacji. Lem to wiedział, natomiast on sobie zdawał sprawę, że to jakoś rujnuje naszą obyczajność, to rujnuje wszelkie w ogóle podmywa fundamenty moralne, bo to idzie, Lem tu używał metafory plasterkami salami, czyli powolutku w niezauważalny sposób, ale to posuwa się do przodu, ogarniając coraz to nowsze sfery. Proszę zauważyć taką rzecz. No jeszcze nie tak dawno, to znaczy 14 lat temu, przeszczepy ratowały ludzkie życie i one bazowały na tym właśnie ideologicznie, że one ratują życie. No ale weszliśmy już w fazę nową transplantacji. Tutaj przykładem jest przeszczep twarzy. Przeszczep twarzy nie ratuje życia, tylko ratuje komfort życia. Można żyć bez twarzy. No jest to oczywiście nieszczęście straszliwe, no ale to nie jest przeszczep ratujący życie, więc przesunęliśmy już tutaj ideologię w inne miejsce. Używamy ludzkich zwłok, bo oczywiście twarz musi być pobrana ze zwłok. I tu obowiązuje jedyny zakaz prawny, że nie mogą być rysy twarzy człowieka zmarłego pozostawione. One muszą być zmienione. Nikt sobie nie może przeszczepić twarzy Marilyn Monroe czy innej piękności. To musi być zmienione. Ale innych tutaj nie ma prawnych barier. I teraz my korzystamy ze zwłok. Tak to trzeba po imieniu nazwać. I to cały czas postępuje. Więc Lema to bardzo niepokoiło, że to podmywa fundamenty kultury. No właśnie, tutaj pan przywołuje w swojej książce Głos pana Lema fragment wywiadu z Rzeczpospolitej z 98 roku. Ja zacytuję. Lem mówi tak: niepokojące jest, że dzisiaj dziedziczność człowieka zaczyna traktować się jak ciasto, z którego cukiernik może wycisnąć, co mu się podoba. Otwierają się wrota do piekielnych poczynań.
Tak, to mnie bardzo dziwi. To jest, o ile dobrze pamiętam, wzięte z felietonu Lema, opublikowanego w Rzeczpospolitej gdzieś na przełomie XX i XXI wieku. I tytuł tej wypowiedzi jego był właśnie Otwierają się wrota piekielnych poczynań. No i bardzo mnie dziwi, że tacy ludzie jak ci z Instytutu imienia Stanisława Lema no nie zdają sobie z tego sprawy, że otwierają się wrota piekielnych poczynań. No wyobraźmy sobie fabryki, a na pewno będą takie, które na masową skalę będą produkowały ludzkie narządy. Jest tutaj pewien zysk moralny, mianowicie możemy trupy zostawić w spokoju, no ale to jest pociecha złudna. No a jakie to konsekwencje za sobą pociągnie, no to trzeba być Stanisławem Lemem, żeby sobie to uświadamiać. Zwykli ludzie sobie tego nie uświadamiają. No, mianowicie takie, że to będzie jakieś uprzedmiotowienie człowieka, że no do tej pory tożsamość osobowa była wiązana, była nierozerwalnie złączona z ciałem. No teraz się będzie pojawiało ciało bezosobowe i to ciało bezosobowe no będzie jakby negowało w ogóle, czy podważało kategorię osoby, czy osobowości. No, dziwię się, że Kościół rzymski tego nie dostrzega, że kategoria osoby, która jest fundamentalna przecież we wszystkich filozofiach, którą Kościół operuje, no, że ona tutaj będzie ulegała zatarciu. No, jeżeli będziemy mieli masowo produkowane ciało bezosobowe, no to będzie znaczyło, że ludzie są istotami tylko czującymi, tak jak ciało, a nie istotami rozumnymi, a tym bardziej ambiwalentnymi w rozumie, bo i czarnymi, i białymi. Rozumność jest dwojakiego znaku, in plus i in minus. Więc tak bym to krótko odczytywał, to przerażenie Lema. On był autentycznie przerażony i nie dlatego, że był stary, tylko właśnie, no co do tych starych filozofów, proszę Państwa, no kilku takich było, którzy jak skalpel pracowali do śmierci, no choćby Czesław Miłosz, który żył 90 lat, Stanisław Lem żył 85, ale też jego umysł pracował jak brzytwa do samego końca. Bogusław Wolniewicz 90 lat, wyśmienite artykuły przed samą śmiercią i wystąpienia na konferencji. No nie mówię już o Platonie, też żył 80 lat w starożytności, więc filozofowie słyną z tego, że długo żyją i pracują umysłowo wyśmienicie. Więc tutaj nawiązuję do początku naszej rozmowy. Tutaj nie wiek sprawia, że Lem był tym przerażony, no ale sama substancja tutaj tego zagadnienia napawała go straszliwym pesymizmem. No on był zdania, tu jeszcze dopowiem, nie pamiętam, czy w książce to cytowałem, pewnie cytowałem. Lem był przekonany, że na tle tych nowości technologicznych dojdzie w świecie do konfliktów zbrojnych. Nie rozwijał tej sprawy, ale należy sobie to tak wyobrażać, że pewne laboratoria być może będą bombardowane przez jakichś przeciwników. Tu nie ma możliwości mediacji czy perswazji. To są rzeczy niepodatne zupełnie na perswazję. Jedni będą chcieli coś robić, na przykład klonować ludzi, a inni będą się temu przeciwstawiać wyraźnie i na tym tle Lem spodziewał się konfliktów zbrojnych. No tak, tutaj słuchacze odsyłam do licznych tekstów w tygodniku Spraw Obywatelskich, które poświęcamy nowej technologii modyfikacji genetycznej CRISPR-Cas9, tak zwanego nowego GMO, ale może nie będę rozwijał tutaj w tym miejscu, ale zacytuję z tym razem pana. Wzorce odrzucone przez Lema są antymoralne, wszystkie pięć. Amplifikują bowiem zło, a temperują w ludziach dobro. Może pan rozwinąć tę refleksję? Wie pan, no byłoby bez sensu, żebym tutaj przytaczał fragmenty swojego artykułu. Zachęcam państwa, kogo to interesuje, żeby zajrzeć do ostatniego rozdziału książki. Natomiast, no krótko mówiąc, to jest tak, że te pentalogowe wzorce, one po pierwsze nabijają kabzę tym, którzy za nimi stoją, a po drugie one służą temu właśnie, żebyśmy przestali
no, stosować to tradycyjne rozróżnienie na dobrych i złych. One zacierają to rozróżnienie. No, samo usunięcie kategorii osoby. No, osoba to jest albo zła osoba, albo dobra osoba. Innych nie ma. Natomiast no, wyrugowanie tej kategorii osoby, zastąpienie jej kategorią istoty czującej, bo do tego to zmierza, no, to sprawia jakąś destrukcję kultury, więc tak bym krótko to sformułował. Pan tu jeszcze pisze o tym, że do dobra trzeba z wysiłkiem przyuczać, natomiast zło jest dynamiczne i preni się samo. No to jest tak zwana asymetria dobra i zła. Pisał o tym Lem, ale to starożytni już dostrzegali. Nie mówię nawet o świętym Augustynie, bo u niego tutaj w tej sprawie jest wiele głębokich wypowiedzi, ale Grecy to dostrzegali. I ta asymetria polega właśnie na tym, że do zła nie trzeba nakłaniać, że zła nie trzeba uczyć, że ono jakby samo się dzieje i ekspanduje, jeżeli tylko nie postawić mu tamy. Natomiast no, nie ma dobra, które by wypływało spontanicznie. Wiemy, ile wysiłku kosztuje wychowanie dzieci, wdrożenie ich do respektowania zasad kultury i to wszystko wymaga straszliwego wysiłku. No, Lem to rozciąga na zasadę termodynamiki. Mówi, że entropia wzrasta sama, czyli chaos i bezład wzrasta sam. Natomiast każdy porządek wymaga no, ogromnych nakładów energetycznych. No ale zdawał sobie sprawę, że w moralności, w fizyce to jednak o co innego chodzi. Ta asymetria dobra i zła ma inne oblicze i inny wymiar niż ta fizykalna asymetria. Ale tak właśnie jest. A proszę powiedzieć, jak podchodzą naukowcy, akademicy do tych wzorców zachowań z pentalogu? No wie pan, podchodzą tak samo, bym powiedział, jak wszyscy inni ludzie, dodając wszyscy inni posiadający sumienie. No są tacy naukowcy, którzy aprobują te nowe wzorce pentalogowe i są tacy, którzy odrzucają, no tak jak wszyscy ludzie, bo tutaj przecież nie chodzi o naukowców, ale chodzi, powtórzę, o tych włodarzy technologii, czyli o wielki kapitał i ewentualnie o narodowe rządy. Rządy narodowe są coraz słabsze i one podlegają kapitałowi bądź wchodzą z nim w sojusze. Tutaj żadne lewicowe rządy nic nie poradzą. To najwyżej rządy trzymające się mocno tradycji mogą przeciwstawić się tym naciskom, tej potężnej presji kapitału. No pentalog jest w interesie kapitału, o tym mówiłem, dlatego w ogóle zaistniał. I dlatego jest propagowany. On jest propagowany, żeby zmiękczać opór wspólnot. Wspólnoty rodzinnej, wspólnoty wiary, wspólnoty narodowej. To wszystko jest w straszliwym kryzysie. Lem też o tym pisał wielokrotnie i myślę, że nie można tego zwalać na depresję. O tym już mówiliśmy. Dobrze. I na koniec zapytam, jest u Pana w tym rozdziale, o którym rozmawiamy, książki Głos Pana Lema, wyboldowane takie zdanie. Nie będziesz miał innych bogów przed konsumpcją. O co tutaj chodzi? Wie Pan, to by było jakieś przykazanie naczelne tego, co ja nazywałem biolatrią, czyli kultem życia. Może do tej sprawy wrócę, bo sygnalizowałem to na początku. Tak, tak. Za takim słowem kult życia mogą stać różne sprawy, to znaczy różne bywają kulty. Po pierwsze, można rozumieć przez kult życia no, czczenie życia biologicznego. Jeżeli czcimy życie biologiczne, no to i czcimy zygotę, i bo ona jest przecież formą życia i czcimy tych konających w agonii i cierpiących, bo oni są żywi. Czym innym jest kult życia chrześcijańskiego? Otóż kult życia chrześcijańskiego jest już czymś specyficznym i tak jak bierze w obronę zygotę i to jest zrozumiałe, no to myślę, że nie jest chrześcijańskie kazać ludziom umierać w straszliwym cierpieniu. No przypomnę, że Kościół przez długie wieki godził się na taki sztylet o pięknej nazwie Misericordia,
pamiętam z Muzeum Wojska Polskiego, z dzieciństwa mojego, to się chyba nie zmieniło, do dzisiaj te noże są pokazywane. Otóż taki nóż był na wyposażeniu rycerstwa i pod Grunwaldem, jeżeli jeden drugiemu odrąbał ramię toporem, no to było przykazaniem chrześcijanina, powinnością chrześcijanina, czy to po stronie krzyżackiej, czy po naszej stronie, jeżeli Grunwald weźmiemy, żeby tym sztyletem przebić pancerz i serce. W imię miłosierdzia, żeby uchronić tego konającego od męczarni. No. Bitwa pod Grunwaldem w lipcu się odbywała, wyobraźmy sobie 40 kilo żelastwa i takiego rannego konającego na słońcu lipcowym. Więc to było miłosierdzie. Dlaczego chrześcijaństwo miałoby inaczej podchodzić do tych, którzy konają w Instytucie Onkologii na nowotwór trzustki, na przykład w ostatniej fazie terminalnej? Przerażająca rzecz. Więc tego nie rozumiem. Wracając do kultu życia. No w końcu ten kult życia, i to jest jakby moje tutaj odkrycie, tak to nazwę, to on polega na czczeniu życia konsumenckiego. To jest jeszcze coś innego. To nie jest ani kult życia biologicznego, ani kult życia chrześcijańskiego, tylko coś trzeciego, kult życia konsumenckiego. No a zygota nie jest konsumentem. Można powiedzieć, jest potencjalnym konsumentem, ale to wszyscy są potencjalni, a jak wszyscy, to nikt. To jest bez znaczenia, więc zygoty się nie chroni. Chroni się tych konających, bo oni są konsumentami i to często bardzo bogatymi, więc to by był kult życia konsumenckiego. I to jakoś do ludzi nie dociera, bo to z jednej strony zasłaniamy kultem biologii, życia biologicznego, z drugiej strony kultem życia chrześcijańskiego, a tu zupełnie chodzi o coś trzeciego. No tak, i tutaj pana cytując, religia konsumpcjonizmu chce wykuwać nowego człowieka i szczęśliwe społeczeństwo bez prześladowań przez kościół, sądy, choroby, a nawet śmierć. Stanisław Lem nie dał się na to nabrać, kultowi Molocha nie uległ, wolał kościół, sądy, choroby i śmierć. Tak, to znaczy biolatria, owa ideologia, która jest no, przez różne najpotężniejsze tuby sączona do naszych umysłów, to ona się stara ludziom wmówić, że oni w przyszłości będą tylko szczęśliwie biesiadować czy konsumować. Lem to nazywa, przytoczę tutaj Lema słowa, one są zawarte w listach do tłumacza amerykańskiego, Kandla. Lem to nazywa fajne, lekkie, łatwe życie z mordą w śmietanie. Otóż konsumeryzm czy ta biolatria próbuje ludziom wmówić, że ich czeka, pewnie nie od razu, ale w jakiejś tam przyszłości, no takie lekkie, fajne, łatwe życie z mordą w śmietanie. Należy tylko w tym celu, żeby to osiągnąć, odsunąć Kościół, bo Kościół jest tu, zawali drogą postępu. Należy sądy odłączyć od sumień. Sądy z sumieniami nie mogą mieć nic wspólnego, bo tylko przeszkadzają. No i technologicznie trzeba pokonać choroby, a nawet śmierć pokonać. O tym się przecież coraz częściej mówi i pisze, że to tam nasze treści mózgu zostaną przeniesione na twarde dyski, że jakaś tam się szykuje nieśmiertelność przynajmniej naszych myśli. To są wszystko bujdy na resorach, zdaniem Stanisława Lema. Niczego takiego się nie osiągnie, żadnego bezcierpienia się nie osiągnie. No a jeżeli zlikwidujemy Kościół i odłączymy sądy od sumienia, zlikwidujemy narody, no to jest prosta droga do totalitaryzmu. To wszystko wiedzie do jakiegoś totalitaryzmu. To jest coś takiego jak w braciach Karamazow, to do czego nawoływał wielki inkwizytor. Ludzie nie są tego świadomi, w imię chleba idą ślepo do przodu, w imię jakiejś szczęśliwości powszechnej, a trafiają do gułagu. Więc tak to widział Stanisław Lem. On się bał technologicznego gułagu. To jest coś, z czym jeszcze nie mieliśmy do czynienia.
Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Paweł Okołowski, autor książki Głos pana Lema, którą bardzo polecam. Dziękuję panie Pawle za rozmowę. Bardzo dziękuję panu i państwu. A żegna się z państwem Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Jak co tydzień we wtorek zapraszam do czytania i słuchania. A teraz już do widzenia lub dobranoc, w zależności od tego, kiedy państwo będą tego słuchać. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!